Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Wojna na Ukrainie. Przy telefonie profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Dzisiaj w gmachach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie duża i ważna konferencja, bo z uczestnictwem i premier, i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i wielu także członków kierownictwa tego ministerstwa się pojawiło i ważni wojskowi. Dyskusja o tym, jak mają wyglądać polskie siły zbrojne, ale też jaka jest sytuacja na Ukrainie i cóż dla polskich wojskowych, dla analityków płynie z Ukrainy. Wiemy, że polska armia ma być liczna i ma być dobrze zmotywowana. To są te dwa podstawowe wnioski, jakie dzisiaj postawili wojskowi na tej konferencji. Coś jeszcze? No i oczywiście profesjonalna. Armia licząca około 300 tysięcy, w tym segment zawodowy 250 i 50 tysięcy Wojska Obrony Terytorialnej. Aczkolwiek tutaj sam pan minister i także w trakcie dyskusji pojawiało się, że nie są to jakby takie twarde filary, a więc że ta struktura wewnętrzna tej armii będzie dostosowywana także do takiej świadomości sytuacyjnej i wniosków wyciąganych z agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. No, jeden wniosek oczywisty, który jest bardzo istotnym elementem w konstruowaniu nie tylko ustawy, ale tej perspektywy budowy wzmocnienia w istocie armii, to jest świadomość, że trzeba przyjąć wojnę na granicy, że nie wolno wpuścić potencjalnego wroga w granice Polski, bo jak widzimy, sposób działania Armii Federacji Rosyjskiej jest taki, iż istotnym elementem działań jest atak na cywili, atak na infrastrukturę cywilną, na miasta, na szpitale, na szkoły. W związku z tym trzeba tak zbudować potencjał Armii Polskiej, aby rozstrzygające było właśnie uderzenie i utrzymanie, zgodnie zresztą z zapisami konstytucyjnymi, granicy Polski jako nienaruszalnej dla państwa polskiego. Więc to jest ta zasadnicza refleksja, ale też świadomość, że ta wojna, z którą mamy do czynienia, co zresztą padło z ust prezydenta Bidena, że mamy świadomość, że to będzie długi konflikt, to wynika także z tych przekazów, które docierają ze strony samych Rosjan, którzy przygotowują się do długotrwałego konfliktu. Zresztą oni już przed atakiem na Ukrainę, o czym zresztą wielokrotnie mówiłem, przygotowują się długotrwałego konfliktu. Najpierw miała być to wojna zimna, ale w tej chwili jakby te dwa aspekty mają być realizowane. Sergiej Karaganow mówił, że to będzie wojna do co najmniej 2035 roku, a więc miejmy świadomość, że budujemy w tej chwili potencjał bezpieczeństwa, potencjał obronny, który wkomponowany ma być w całą strukturę bezpieczeństwa natowskiego. Pokazywałoby, że nasze siły zbrojne muszą się bardzo przebudować. Jeszcze parę lat temu prawie wszystkie polskie siły były rozlokowane na zachód od Wisły, szczególnie na tych dużych poligonach jeszcze postsowieckich, czy post jeszcze wynikających z ułożenia wojska w ramach Układu Warszawskiego, blisko Berlina, Drawsko-Pomorskie i tym podobne poligony. Teraz trzeba będzie to wszystko przerzucać i znaleźć miejsce na wschodzie, tak żeby wejść w kontakt z ewentualnym rosyjskim najeźdźcą od razu, od pierwszych kilometrów granic Rzeczpospolitej, jak dobrze rozumiem. To jest oczywiście bardzo skomplikowane. Każdy, kto wie, jak bardzo złożona jest budowa takiej formacji jak dywizja, no, jesteśmy świadkami udanej odbudowy potencjału opartego o cztery dywizje. Po rozwiązaniu jednej z dywizji nasz potencjał był niewystarczający do tego, abyśmy byli w stanie przyjąć uderzenie na
w ścianie wschodniej utrzymać integralność terytorialną, to znaczy z góry przy tym potencjale należałoby myśleć o tym, że aby się wycofać na rubież Wisły. W każdym razie tak wynikało z twardej matematyki. Po odbudowaniu czy stworzeniu od podstaw 18 Dywizji Zmechanizowanej, zresztą jednym z uczestników tej konferencji był generał tej żelaznej pięści, generał dywizji dr Jarosław Gromadziński, który też przedstawił pewne wnioski wynikające z odbudowy tego potencjału, bo naprawdę to jest wysoce skomplikowane. A fakt, że w takim tempie powstała najsilniejsza w tej chwili pod względem pancernym formacja, która jest właśnie dedykowana, aby tą lukę, która dotąd była, wypełnić, no ale to jest jakby bazowe. W tej chwili będzie bardzo złożony, bardzo trudny proces, ale jednak tutaj też jasno padało ze stron zarówno ministerstwa, jak i także dowódców, że będzie dbałość o wysoki poziom profesjonalizmu kadry dowódczej, ale także żołnierzy. Więc w tej chwili odbudowujemy i budujemy potencjał tej rezerwy strategicznej, tych odwodów strategicznych, które będą nam gwarantowały, że Federacja Rosyjska nie będzie w stanie skumulować tu tak znaczących sił, aby stanowić istotne zagrożenie. No, zwróćmy uwagę, że na Ukrainę uderzyli posiadając liczebność swojej armii niższą od armii ukraińskiej, prawda? Czyli na wejście zrobili coś, co przeczy jakby podstawowym zasadom, które sami głosili. Gerasimow wręcz w swoich dokumentach operacyjnych mówił, że jest zwolennikiem przewagi na kierunku natarcia 8-1. A tutaj nawet nie było 1-1, jeśli chodzi o... A czy jesteśmy tego pewni, panie profesorze, przy telefonie Radia Wnet, Piotr Grochmalski, profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, bo z drugiej strony są analizy, chociażby generał Bogusław Samol na antenie Radia Wnet często podkreślał, że nie wierzy w te dane mówiące o koncentracji rzędu 130-150 tysięcy, że jeżeli tam były odpowiednio z 4 albo 5 pełnych armii, bo tak to wynika z niektórych dokumentów, to 10, ale 10. Niepełnych, ale no armia to nie, powiedzmy około 50 tysięcy. Dokładnie wiemy, nie, formacje. 1 Armii, 8 Armii, 58 Armii, 6 Armii, 41, 29, 35, 6. I z tej analizy Bogusław Samol mówi, że rosyjskich żołnierzy musiało być między 250 a 300 tysięcy. To jest możliwe, czy jednak jest tak, że po prostu to generał Samol się myli, a rację mają Amerykanie, mówiąc, że Rosjanie rozpoczęli tą agresję siłami, no liczebnie istotnie mniejszymi niż armia ukraińska. Tutaj Amerykanie mają rację. To znaczy wyraźnie, no powiedzmy, że racja jest pośrodku, dlatego że do końca tego nie wiemy, ale jeśli chodzi o wywiad wojskowy amerykański, no potwierdza swoją skuteczność, bo ta liczba eliminowanych generałów rosyjskich pokazuje, że no, między innymi dzięki właśnie takiemu wsparciu informacyjno-logicznemu ze strony struktur natowskich i amerykańskich, te formacje specjalne, które likwidują sporą część tych generałów, tak skutecznie działały. No, może tutaj generał Tuszajew, czyli ten dowódca osławionego 140 pułku Achmada Kadyrowa, tej takiej no, formacji, która terroryzuje cały Kaukaz. To są ci kolaboranci z Rosją, ci, którzy przeszli na stronę kolaborantów podczas II wojny czeczeńskiej. No ale tutaj kolumna została rozbita podczas ataku z Białorusi. To naprawdę doborowa formacja. No i została rozbita, więc no, biorąc pod uwagę takich wiele sygnałów, to na przykład takie pompowanie liczby żołnierzy, no bo ewidentnie Rosjanie zastosowali taki manewr poborowy, wypchnęli do formacji, w związku z tym zwiększyli ich jakby liczebność na papierze. Natomiast bojowa wartość takiego wojska jest niewielka, tym bardziej, że oni zostali skierowani, z tego co wiemy, niemal bez przeszkolenia do walki, już
Pomijam, że złamano w ten sposób nawet rosyjskie prawo, bo poborowi nie mogą uczestniczyć w konflikcie. Zresztą Putin sam mówił 8 marca, że zapewnia kobiety, że tam żadni poborowi nie walczą, a dzień później powiedział, że będzie ścigał i przeprowadzi dochodzenie, jak to jest możliwe, że tam byli poborowi. No bo oczywiście ujawniono informację, że byli. Nie ma żadnego wniosku po tym śledztwie. Ja nie słyszałem, żeby to śledztwo wobec generalicji jakiekolwiek za sobą oskarżenia czy procesy pociągnęło. To panie profesorze, jeszcze pytanie o ten długi konflikt, bo wielu na to wskazuje, że i strona rosyjska i sami Ukraińcy są gotowi na długą wojnę, trwającą miesiące, może nawet lata, a z drugiej strony wśród ekspertów pojawia się przekonanie, że być może Rosjanie spróbują jeszcze jednego natarcia, jeszcze raz spróbują przełamać obronę Ukraińców. Jak może się rozwijać sytuacja w najbliższych dniach na Ukrainie? Na ile Rosja ma jeszcze rezerwy? Czy może je ściągać? Wiemy, że ściągały już z różnych kierunków, chociażby z Górskiego Karabachu przyjechały jakieś jednostki. Czym jeszcze Rosjanie dysponują? Czy rzeczywiście mają tą siłę, aby przełamać obronę Ukraińców i doprowadzić do jakiegoś radykalnego przełamania i zmiany sytuacji na froncie? No, jeśli chodzi o wojska lądowe, to rzeczywiście sięgnęli tutaj do głębokich rezerw, ale miejmy też świadomość, że na przykład wielkie manewry natowskie w Norwegii, 30 tysięcy wojska, największe w sumie w okresie po zimnej wojnie, one od razu muszą uruchamiać pewne procedury po stronie Federacji Rosyjskiej. Mówiąc krótko, to jest długa granica i także ta granica na tej dalszej naszej wschodniej flance, no co prawda Finlandia nie jest jeszcze w strukturach NATO, no ale ta granica jest, szczególnie ta fińska, ona jest dotąd była taką, no bez jakichkolwiek istotnych umocnień czy struktur, jakiejś formie infrastruktury. W związku z tym tego typu działania przy takiej logice, która obowiązuje w Federacji Rosyjskiej, że oni się czują ciągle jakoby zagrożeni, to powoduje, że oni muszą dysponować pewnym potencjałem bezpieczeństwa, czyli nie są w stanie skumulować tutaj sił, które skumulowali. To wszystko, na co było ich stać, dlatego szukałem jakichkolwiek rezerw, także z tego obszaru najodlejszego, a więc wschodniego okręgu wojskowego, tym bardziej, że widać, że wśród tych zabitych, rannych jest jakby nadreprezentacja na przykład Tuwińczyków, a więc mieszkańców takiej małej republiki graniczącej z Mongolią. Sam przecież Szojgu, minister obrony, jest Tuwińczykiem i w związku z tym no, być może tu istnieje jakaś korelacja, ale także spory udział ludności z Buriacji, czy z Buriackiej Republiki, też właśnie tam hen na Dalekim Wschodzie. W związku z tym Dagestańczyków, czyli tutaj z Kaukazu jest sporo w składzie tych wojsk, jeśli chodzi o żołnierzy, więc mamy tutaj jakąś taką nadreprezentację raczej z wielu republik, tych małych, często właśnie bardzo biednych, a nie z dużych centrów, z dużych ośrodków, z miejskich. To też jest charakterystyczne. W związku z tym jedno, co mniej więcej jest zbilansowane. W tej chwili powstaje cały szereg raportów, które chcą zbilansować, jaka jest w tej chwili cena każdego dnia wojny, jeśli chodzi o Federację Rosyjską. Jeden z raportów mówi, że tydzień wojny w tej chwili to jest około 150 miliardów dolarów, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystko, czyli restrykcje, konsekwencje z tym związane, wyhamowane czy zamrożone rezerwy, aktywa banku centralnego, ponad 300 miliardów dolarów. Więc jeśli to wszystko zbilansujemy, to mniej więcej w tej chwili tydzień wojny kosztuje Rosję 150 miliardów. A co to znaczy? To znaczy, że jeden tydzień takiej wojny cofa w rozwoju Federację Rosyjską około 4-5 lat, jeśli weźmiemy pod uwagę tempo przyrostu PKB wcześniejsze.
prawda? Czyli widzimy, do jakiego stopnia każdy tydzień wojny w ogóle cofa cywilizacyjnie Federację Rosyjską. Jaką szansę ma Putin, jeżeli nie ma sił, nie ma rezerw, żeby szybko Ukraińców przełamać, żeby zdobyć Mikołajów, potem Odessę, Zaporoże, Krzywy Róg i jeszcze Kijów na deser, jeżeli nie jest w stanie tego wszystkiego połknąć i zjeść, to a nie stać go na wojnę pozycyjną, to jaki jest wybór? No, w którymś momencie była ta konferencja Siergieja Rudzkiego, generała Siergieja Rudzkiego. To jest ten pogromca Sierdziukowa Makarowa, czyli tej reformy armii, która poprzedziła reformę Szojgu, czyli bardzo zaufany człowiek Gerasimowa i Szojgu. I on podczas tej konferencji stwierdził, że pierwszy etap, a to pamiętamy, kończył się miesiąc wojny, pierwszy etap został zakończony sukcesem, a więc Ługańsk i Donieck w zasadzie jest skontrolowany. W związku z tym jakby widoczna jest pewna wizja, że to mogą ogłosić, że osiągnęli cel strategiczny, opanowali Ługańsk, Donieck, no i w tej chwili, jak słyszeliśmy, są jakieś przygotowania do referendum, że Ługańsk przeprowadzi referendum, że chce wejść w skład Federacji Rosyjskiej. To byłoby odtrąbione jako wielki sukces Federacji Rosyjskiej, czyli jest jakby przygotowany pewien wariant jakoby osiągnięcia zwycięskich celów i przejście do jakby formuły takiego podziału Ukrainy na dwa obszary. Takie swoiste stworzenie potencjału długotrwałego, przewlekłego konfliktu, o charakterze tego konfliktu, z którym mieliśmy do czynienia. Ale to by oznaczało, że Rosjanie, że wojska rosyjskie wyjdą z terytorium Ukrainy na północ od Kijowa, że gdzieś się cofną, czy po prostu się okopią i będą tam siedzieć i cały czas by powodować niestabilność na Ukrainie, na wielu regionach, bo i w Charkowie, i na północ od Kijowa, tuż przy kilkanaście kilometrów, kilkadziesiąt od stolicy państwa, i na południu, Chersoń. Myślę, to będzie z jednej strony wchłonięcie Donbasu, a z drugiej strony utrzymywanie wojsk na terytorium Ukrainy. Rusko sugerował, że operacja kijowska miała być odciągnięciem sił od ukraińskich, od zasadniczego celu operacyjnego armii rosyjskiej, czy jakby to powiedzieć, do osiągniętych skutków dopisuje w tej chwili legendę. Ale zwróćmy uwagę, że przecież zgromadzili znaczącą ilość takiego rupiecia niebezpiecznego przy elektrowni czarnobylskiej, czyli też zostawienie takich straszaków, które mają być takim mocnym impulsem i dla społeczności europejskiej, ale także dla Ukraińców, że oto nastąpi jakby taka brudna eksplozja czy emisja pyłu radioaktywnego w wyniku czegoś tam jako taka forma groźby, prawda? Bo ta groźba ciągle się pojawia, że to Rosja stosuje któryś z arsenałów broni biologicznej, chemicznej czy atomowej. No ale pamiętajmy, że Chińczycy na pewno byliby z tego wyjątkowo niezadowoleni i tutaj Putin bardzo mocno słucha, dlatego że nawet z tych różnego rodzaju analiz, dokumentów wynika, że Moskwa bardzo wyraźnie obserwuje zachowania Pekinu. Wystąpili przecież o zakup nowoczesnych dronów, prawdopodobnie ich nie dostaną, bo Chiny się dystansują. To nie tak miało wyglądać, nie taka wojna. To miała być wojna szybka, zwycięska. No i wtedy oczywiście to byłby wariant korzystny dla Chin. Natomiast taka wojna, w której oni mieli wchodzić wizerunkowo w ten konflikt, to jest absolutnie coś, co nie sprzyja Xi Jinpingowi, który zaraz będzie walczył o kolejną kadencję. W związku z tym to wizerunkowo mu tak nie za bardzo pasuje. No nie tak Putin obiecywał coś innego się pojawiło, ale rzeczywiście Rosja ma jakąś taką wizję, że w sytuacji katastrofy, której nie przewidywali, bo nie przewidywali, że skala restrykcji będzie tak ogromna i że będzie tak ogromna jedność Zachodu mimo wszystko, no ale były takie wizje, że w takiej sytuacji my
jakby dokonamy pewnego resetu i gospodarkę przekręcimy w stronę gospodarki chińskiej. W tej chwili gospodarka rosyjska była w 38% związana z gospodarką unijną. Tak wyglądał poziom wymiany, czyli Unia Europejska była największym w tym podmiotem, jeśli chodzi o wymianę gospodarczą, a na drugim miejscu były Chiny. 18%, czyli ogromny dystans, jeśli chodzi teraz o trzeba będzie to przechodzić. Wymianę. A jeszcze bym wrócił, panie profesorze, niemalże na koniec na Ukrainę, bo z jednej strony dochodzą do nas trochę może sprzeczne sygnały. Z jednej strony i politycy, i eksperci ukraińscy trochę się przygotowując do tego, że będzie to długotrwała wojna, mówią, trzeba szukać bazy produkcyjnej dla gospodarki ukraińskiej i wskazują na Polskę i na potrzebę podpisania daleko idącego porozumienia gospodarczego z Polską, tak żeby na terytorium Rzeczpospolitej mogły wznowić działalność firmy, także zbrojeniowe z Ukrainy, czy to z Krzywego Rogu, czy to z Zaporoża, a z drugiej strony mamy wywiad Zełenskiego dla tych rosyjskich niezależnych mediów. Wywiad chyba się nie ukazał w całości w ogóle, ale wypłynęły te fragmenty dotyczące ewentualnej misji NATO, czy jakiejś innej koalicji, o której mówił Jarosław Kaczyński w Kijowie. Władimir Zełenski miał powiedzieć, że Ukraina, że tego typu, że Ukraina jest przeciwna, bo tego typu misja mogłaby spowodować pewne zamrożenie konfliktu, a to nie jest w interesie Kijowa. Jak te sprzeczne sygnały odczytywać? To są dwie narracje, ale one są spójne. Z pewnością ciągle jeszcze mamy do czynienia z takim punktem kluczowym, to znaczy armia rosyjska nie jest w stanie zrealizować zasadniczych celów, co było widoczne i co wyraźnie wynika i ze skali strat i z rozsypania się logistyki, bo się okazało, że ta armia nie jest w stanie, dowództwo nie jest w stanie operować tak ogromnym potencjałem. To cała logistyka się rozsypała rosyjska, to ewidentnie widać. Pod każdym względem nie byli przygotowani do tak wielkiej operacji. To naprawdę mimo tych ćwiczeń i jakości tych ćwiczeń to wyraźnie widać, że w wymiarze logistycznym armia nie istnieje. Katastrofa. No ale to wymaga potencjału uderzeniowego armii ukraińskiej, czyli broni ofensywnej, nie broni defensywnej. Tu jest spór, no bo jeśli armia ukraińska nie dostanie wsparcia w określonej, w tej luce, z którą mamy w tej chwili do czynienia, w tej luce operacyjnej, nie dostanie silnego wsparcia w postaci uzbrojenia ofensywnego, no to rzeczywiście jest w stanie skutecznie prowadzić działania defensywne, jest w stanie wiązać armię rosyjską, ale nie jest w stanie przejść do ofensywy. No a panie profesorze Krzysztof Skowroński, dobry wieczór panu, dzień dobry panu. Czy dostanie armia ukraińska to wsparcie, żeby móc przejść do ofensywy? No miejmy taką nadzieję, bo to, powtarzam, to jest historyczna chwila. To rzeczywiście to jest gigantyczna pułapka. Zresztą panika jest na Kremlu i to te sygnały, które stamtąd wychodzą, pełne zaskoczenia co do potencjału ukraińskiego, niedoszacowanego, no ale tutaj także Amerykanie niedoszacowali potencjału ukraińskiego i przeszacowali wszyscy potencjał rosyjski. Czy większa część przeszacowała analityków. W związku z tym, no to jest właśnie pytanie, bo Rosjanie oczekują, że Amerykanie nie przecisną ich do końca kolanem. W związku z tym, no liczą, że jest pewna granica, do której Rosja może być przyparta do muru, ale ta granica nie zostanie przekroczona. No i właśnie stoimy przed takimi dylematami o charakterze strategicznym, bo jesteśmy w kluczowym miejscu historii. Sami jako państwo jesteśmy w kluczowym fragmencie globu. No i Polska, w Polsce się krzyżuje i historia, i to wszystko, co się stanie. Tu się rozstrzygnie przyszłość Europy, bezpieczeństwo europejskiego, a w zasadzie także bezpieczeństwa światowego, w zależności od tego, jaki ten konflikt będzie dalej. Czy to będzie
ten charakter wojny, który będzie korzystny dla Rosji, a więc taka pełzająca wojna, a oni są dobrzy w asymetrycznych konfliktach, bo są słabi. Armia słaba szuka konfliktów asymetrycznych i Federacja Rosyjska pokazała, że jest w stanie właśnie wykorzystywać infrastrukturę cywilną do ataków, destabilizować państwa. I to byłoby bardzo niekorzystne, bo nie ulega wątpliwości, że Federacja Rosyjska próbowałaby destabilizować no, w głównym mierze Polskę jako kluczowe państwo pod każdym względem. Analiza jednoznacznie pokazuje, że Polska jest kluczem do bezpieczeństwa. Tutaj jest clue potencjału, około 39-40% potencjału całej flanki wschodniej to jest Polska pod każdym względem. Pod względem PKB, pod względem wydatków na zbrojenia, pod względem potencjału armii. No jesteśmy w sercu całego tego systemu, a dla Federacji Rosyjskiej Polska jest kluczowym państwem, żeby z jednej strony zniszczyć Ukrainę, ale z drugiej strony zdestabilizować samą strukturę sojuszu. I to serce, panie profesorze, oczekiwało wystąpienia prezydenta Joe Bidena na Zamku Królewskim w Warszawie wspólnie z Łukaszem Jankowskim. Budowaliśmy napięcie przed tym wystąpieniem i co po tym wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych się okazało? No okazało się, że Polska jest kluczem. No, Joe Biden przyjechał do Polski, wskazując, że Polska jest najważniejszym państwem z punktu widzenia w tej chwili całej logiki strategicznej. No bo jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych przybywa do Polski, tylko do Polski, pomijając oczywiście uczestnictwo w Brukseli w szczycie, no to daje jednoznaczny sygnał światu, ale także Federacji Rosyjskiej, no, ale także Berlinowi, Paryżowi. No przecież Joe Biden spróbował oprzeć tą geometrię bezpieczeństwa europejskiego na Berlinie. No i Berlin no, zawiózł totalnie, bo rzeczywiście nakręcił sytuację do tego stopnia, że realnie groziła nam katastrofa w wymiarze wojny globalnej, a nie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Zresztą Rosja cały czas to przedstawiała i przedstawia. No, Rosja mówi, że ona obroniła świat przed III wojną światową i obroniła Rosję przed Ukrainą, która to chciała napaść na Rosję. No, bo taka jest narracja w tej chwili w mediach Federacji Rosyjskiej czy w mediach rosyjskich. No, pamiętajmy, że wyraźnie widać, że Rosja się szykuje na długi konflikt, czyli militaryzuje się jeszcze bardziej, totalitaryzuje pewne struktury. No, mamy cały szereg przykładów, że oni się jednak okopują i chcą przetrwać. Nie spodziewali się tak totalnego uderzenia. Co więcej, z tych narracji wynika, że oni się za dużo nie spodziewają po Chinach, bo widzą, że w takich kluczowych elementach istnieje pewna różnica interesów. To znaczy Chiny są bardziej zainteresowane wymiarem azjatyckim, a Rosja mimo wszystko europejskim. W związku z tym tutaj nie ma aż tego junktu, jeśli chodzi o interesy strategiczne, ale oczywiście jest wspólny wróg. Natomiast W warstwie symbolicznej rzeczywiście jest tak, czy nawet realnej, że prezydent Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych przyleciał do Polski, że były ważne spotkania i w Rzeszowie, i z prezydentem Andrzejem Dudą, i z przedstawicielami polskiej armii, administracji. Natomiast czy nie spodziewaliśmy się, że na Zamku Królewskim w Warszawie wypowie zdania na przykład o stałych bazach NATO, powiększonych, defensywnych bazach NATO, o broni, która do Polski przyjedzie? Na przykład o tej broni, bo już no, bazy NATO może za dużo, no ale tego samego dnia na wspólnym wystąpieniu prezydent Andrzej Duda mówił, że Polska oczekuje, że może jest szansa na szybsze dostawy Abramsów albo artylerii rakietowej HIMARS, albo F-35 było, albo Patriotów, było to wymienione. Do żadnego z tych punktów Joe Biden się nie odniósł, a przecież mógł. Cierpliwości, a wszystko się okaże już wkrótce, tak sądzę. A poza tym pamiętajmy, że to były rozmowy w strategicznym trójkącie. No, trójkąt wymarzony, kiedy Zbigniew Brzeziński, nieżyjący, jeden z najważniejszych amerykańskich geostrategów polskiego pochodzenia, powiedział, że Ukraina dla bezpieczeństwa Polski jest ważniejsza niż nasz udział w NATO i w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia właśnie tego, że państwo, które jest gotowe bronić swojej suwerenności, jest większym
gwarantem, że przetrąci kark Rosji, gdyby ta próbowała zdobyć takie państwo, od właśnie determinacji sojuszu czy też wspólnoty unijnej, wspólnoty europejskiej. No i jakby historia potwierdza, że zdeterminowane i gotowe walczyć o swoją suwerenność państwo jest dla nas ogromnym skarbem. Co zostało uzgodnione w owym trójkącie, to myślę, że wkrótce realnie zostanie dostrzeżone. Natomiast byłoby to dla mnie zdumiewające, gdyby tego typu uzgodnienia miały się stać przekazem publicznym. To nas pan profesor uspokoił i może w tym aspekcie drugim nas pan profesor uspokoił, mianowicie stan armii polskiej na dzisiejszy dzień, nie po reformie, tylko tu i teraz. No, powiedziałbym, że najważniejsze, bo trzeba mieć świadomość, że armia jest istotnym elementem potencjału gospodarczego państwa. No i jest wyraźnie widać, że ta wizja, która się kształtuje, ona ma po pierwsze mocne osadzenie w potencjale państwa polskiego, ale także potencjale całego regionu. No jeśli cały ten region Europy Środkowej to jest ponad 1,8 biliona dolarów, jeśli chodzi o PKB. Czyli na starcie to jest dzisiaj zdecydowanie więcej niż Rosja. Rosja to jest do momentu wybuchu wojny, to jest 1,6 biliona. Na naszych oczach gospodarka rosyjska się kurczy, w związku z tym jakby potencjał możliwości zbudowania armii maleją, ale także maleją zdolności technologiczne. To znaczy armia rośnie, luka technologiczna między armią rosyjską, która już była widoczna. Ta luka jest właśnie widoczna podczas walk na Ukrainie i to był jeden z tych czynników, który wymuszał na Rosjanach uderzenie, bo ta luka się według ocen ich analitycznych miała się pogłębiać. Także jeśli chodzi o poziom wyszkolenia, przygotowania technicznego armii ukraińskiej. Więc to, co jest oczywiste, Polska staje się pewnego rodzaju potwierdzonym właśnie w takiej sytuacji, w tym skrajnym realizmie, który w tej chwili musi panować, bardzo sprawdzonym państwem, którego interesy mocno są związane z interesami Stanów Zjednoczonych. To jest właśnie ten dylemat Mackindera, który okazuje się, że został znów jakby poprzez pragmatykę zweryfikowany. No i Polska jako istotny element Trójmorza w tej chwili powinna budować poprzez właśnie swoją armię nie tylko potencjał bezpieczeństwa, ale także w wymiarze energetycznym, w wymiarze infrastrukturalnym. Cały ten obszar głęboko pobudzić do rozwoju, no bo jeśli oś Berlin-Moskwa z wielu powodów, także tych gospodarczych, będzie coraz mniejszą spełniał rolę, z oczywistych tych wszystkich elementów, o których mówimy, skalę restrykcji i tak dalej, to kluczem dla utrzymania dynamiki gospodarczej tego regionu jest właśnie stworzenie czy pobudzenie rozwoju tej infrastruktury Trójmorza, a istotnym elementem tego jest właśnie projekt budowy armii, budowy silnego przemysłu zbrojeniowego. No i rozpisanie tego w skali wszystkich tych państw, bo wszystkie te państwa zwiększają swoje wydatki na zbrojenia. Wszystkie. Więc to jest to ogromna szansa. Profesorze, w tym wymiarze gospodarczym ten element, o który zapytałem, a nie padła się o rzeczy odpowiedź, bo już pojawiły się kolejne kwestie, czyli współpracy gospodarczej polsko-ukraińskiej, bo takie plany pojawiają się wśród polityków i analityków ukraińskich, żeby ten przemysł, któremu trudno jest w tej chwili na Ukrainie produkować, bo infrastruktura jest poszarpana, bo są ciągłe ataki rakietowe, nie wiadomo gdzie, kiedy, jaka rakieta spadnie i czy zniszczy zbiór paliwa, czy zbiór amunicji. Czy jest taka szansa i czy to byłoby wskazane, żeby na przykład motor Sicz się przeniósł do polskiej Doliny Lotniczej? Pamiętajmy, że jeszcze w czasach Związku Sowieckiego wszystkie najważniejsze zakłady przemysłowe, no potęga, jeśli chodzi o przemysł kosmiczny, czyli przemysł produkujący strategiczną broń atomową,
Wszystko się mieściło. Czy największe zakłady produkujące broń pancerną, to wszystko było na obszarze Ukrainy, prawda? Więc potencjał inżynieryjno-techniczny, jaki istniał na Ukrainie, istnieje dalej. Natomiast jeśli chodzi o skalę wymiany towarowej między Ukrainą a Polską przed wybuchem wojny, no to myśmy byli kluczowym partnerem gospodarczym, a poprzez Polskę, Polska z krajami Grupy Wyszehradzkiej była fundamentem bezpieczeństwa gospodarczego dla Niemiec, co wyraźnie się ujawniło podczas katastrofy covidowej, gdzie myśmy stali się, jesteśmy kluczowym obszarem wzrostu gospodarczego całej Unii Europejskiej, no bo z najsilniejszym państwem tego regionu, z Niemcami, mieliśmy największą wymianę, ponad 160 miliardów, na drugim miejscu, daleko, daleko niżej Chiny, jako największy rzeczywiście partner samodzielny w wymianie towarowej z Niemcami. To pokazuje pewną kluczową rolę, jaką Polska spełniała zarówno w tym przeniesieniu pewnego potencjału gospodarczego na zachód Europy, ale także wiązania Ukrainy. To się działo. To w związku z tym wszystko istnieje. To jedynie potrzebne są pewne wsparcia w postaci projektów, w postaci jakiegoś planu Marshalla, który by rzeczywiście wzmocnił potencjał całego tego regionu, a pamiętajmy, że pojawiały się także pewne oferty o charakterze politycznym, no bo przecież w parlamencie ukraińskim powstało bardzo silne ugrupowanie odwołujące się do idei Trójmorza, a więc Ukraina także składała akces w tym wymiarze. Oczywiście wszystkie państwa Trójmorza to są państwa unijne, no ale w sytuacji, w której Polska walczy o to, aby otworzyć prostą drogę dla Ukrainy, a to jest jeden z właśnie z takich bardzo istotnych elementów, no to między innymi także to ogromnie zwiększa ten potencjał geopolityczny i gospodarczy obszaru Trójmorza. Także w szerszym wymiarze wyraźnie widać, że istnieje nawet taka potrzeba. Żeby to zrobić. Panie profesorze, oczywiście. Ja tylko krótko zapytam się, ale jak to jest z tą armią polską dziś? No, na naszych oczach odbudowana została 18. dywizja, czyli ta żelazna dywizja. To naprawdę jestem pod wrażeniem pracy, która została wykonana przez generała Gromadzińskiego, bo to naprawdę zbudował solidny potencjał. Sam wiem, że skutecznie i dobrze przeszedł wszystkie procedury techniczne, aby potwierdzić wartość bojową 18. Dywizji. No to jest ta dywizja, która przyjmie cały ten potencjał dobrych amerykańskich czołgów. Więc to będzie naprawdę to potencjał, który bardzo wzmocni od razu naszą wschodnią flankę, szczególnie tu właśnie na tym obszarze południowym. Więc to wydarzenie, bo miejmy świadomość, że budowa dywizji to są lata. W Polsce zostało to zredukowane do takiego poziomu, gdzie można to zrobić profesjonalnie, ale to jest wszystko robione ogromną determinacją kadry oficerskiej, kadry podoficerskiej, więc ogromny szacunek dla tej formacji. Miejmy świadomość, że jedna z dywizji została skasowana w 2011 roku, więc to naprawdę próbujemy w tej chwili osiągnąć to, co gwarantuje nam, że jesteśmy w stanie posiadać potencjał, który jest w stanie spełniać wymogi konstytucyjne, a więc broni granicy. A przy wcześniejszym układzie sił nie byliśmy w stanie. Znaczy, armia nie była w stanie spełniać konstytucyjnych obowiązków, no ale w tej chwili musimy zbudować strategiczne odwody, czyli jakby potencjał, który pozwoli naprawdę skutecznie zatrzymać i przyjąć uderzenie na granicy. To jest, czyli potrzeba nam jeszcze około trzech dywizji. No i w tej chwili ten potencjał będzie budowany. No, co najmniej trzy dywizje, no w takich obiektywnych parametrach 250 tysięcy zawodowego wojska plus 50 tysięcy, a może te proporcje ulegną zmianie na korzyść Wojsk Obrony Terytorialnej. Trudno powiedzieć, ale
przygotowanie profesjonalnej kadry oficerskiej, podoficerskiej to jest ogromny wysiłek i jestem przekonany, że jest to możliwe, ale to jest też związane z ogromną rolą mediów, z budową kultury strategicznej wśród Polaków, wyjaśnianiem, skąd się to bierze, dlaczego to jest tak istotne zagrożenie, jaka jest nasza geopolityczna sytuacja i w jakim miejscu historycznym jesteśmy. No, trzeba przypominać do znudzenia, że jesteśmy 103 lata po odzyskaniu niepodległości, 123 lata nie było nas decyzją rozbiorową. Mieliśmy w ogóle zniknąć z dziejów świata, z historii. Czyli to pokolenie, tak? Jakieś naprawdę dziwna logika historii, ale to pokolenie decyduje o przyszłości państwa polskiego znów. Będzie to pokolenie, które nas wprowadzi w ten okres, kiedy dłużej już istniejemy jako państwowość, niż nie istnieliśmy. Patrzę na Łukasza Jankowskiego, on jest gotowy. Do powiedzenia, że gościem Radia Wnet był profesor Piotr Gruchmalski, a wykładowca Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.